Kochani, chcę wam dzisiaj powiedzieć, będę mówił właśnie o to dziwo. Wszyscy dzisiaj mówili dużo o miłości, też będę mówił o miłości. Charakter Boga to jest miłość. Pierwszy list Jana 4:8 pokazuje, że charakter Boga to miłość. Bóg to jest miłość. Ja nie będę tych wersetów czytał, bo my je znamy wszyscy, ale możecie sobie zapisywać ci, którzy uważacie to za stosowne. Pierwszy list Jana 4:8. Charakterem Boga jest miłość. Bóg jest prawdą, a Jego charakterem jest miłość. Bóg jest miłością, tylko że to słowo jest miłością, to jest jakby wynik tego, że On jest prawdą. Ale mamy charakterem Boga jest miłość. Druga rzecz to jest, Bóg mieszka we mnie i w Tobie, co pociąga za sobą takie konsekwencje, że miłość mieszka w Tobie, czyli miłość w Tobie jest. I w pierwszym liście Jana 4:16 masz napisane, że miłość jest. Mieszkasz w miłości. Mieszkając w Bogu, Ty mieszkasz w miłości. Czyli masz w sobie całą miłość. I to są rzeczy elementarne, ja je tylko przytaczam, żebyśmy wiedzieli, że my nie modlimy się o miłość, nie szukamy tej miłości. Ta miłość jest w naszym duchu. Amen? Cała miłość Boża jest rozdana w naszym duchu. Cała miłość Boża. Trzecia rzecz to jest taka, że zmiana myślenia to zmiana poglądów niemiłosnych na miłosne. Jeżeli Ty w ogóle chcesz, o co chodzi ze zmianą myślenia, my mamy niemiłosne poglądy, niemiłosne. Normalnie stary człowiek ma niemiłosne poglądy. Jakby nie był romantyczny, ile by disco polo nie słuchał. Ma niemiłosne poglądy. Rozumiesz? Dlaczego? Bo miłość w swojej filozofii, u swojej podstawy ma dawanie i nieoczekiwanie zwrotu. A nie można być narodzonym z Bożego Ducha i nie oczekiwać zwrotu. Takiego czegoś nie ma. Najwięksi filantropi, którzy są na świecie, nie znający Jezusa, odpierają swoją zapłatę tu i teraz. Rozumiecie? Najwięksi filantropi, nawet jeżeli o nich nie słychać, nawet jeśli ich nie widać gdzieś, dają duże sumy pieniędzy na różne rzeczy, czy też robią różne dobre rzeczy, to tak naprawdę jeśli oni nie znają Jezusa, to oni we wnętrzu swojej duszy wynagradzają się sami. Sami siebie wynagradzają. Rozumiecie? Czyli poza Chrystusem nie istnieje prawdziwa miłość. Takiego czegoś nie ma. Istnieją różne substytuty miłości i tak dalej. Nie będziemy o tym mówili. Ale zasadniczo poza Chrystusem nie istnieje prawdziwa miłość. Więc zmiana myślenia naszego, czyli ta forma uświęcenia, to jest nic innego jak zmiana, system zmian poglądów niemiłosnych na poglądy miłosne. I jedyną formą postępowania, która jest miła Bogu, to jest miłość. Czyli życie miłosnymi prawami. Czyli w ogóle wiecie, miłość to jest bardzo dotykalna rzecz. Miłość to nie jest tylko to, co czuję. Miłość to jest, jak żyję, co robię, w jaki sposób wdrażam te rzeczy. Bo jakby miłość w pewnym sensie jest nieczynna, jeśli ona jest nieuwalniana. No bo przecież wszyscy mamy miłość, tak? Zauważacie, mamy miłość wszyscy w naszym duchu. No ale kurczę, to nie oznacza, że wszyscy kochamy znowu tak naprawdę. No weź tak spójrz na swoje życie, nie? Bo ja patrzę na swoje, ja tak wiem, że tak jak na zawód, to tak nie kocham na razie. Specjalnie. Coraz bardziej mi to wychodzi. Coraz bardziej idzie mi kochanie. Coraz bardziej uczę się wydobywać z mojego ducha miłość. Ale cały czas zderzam się z prostą rzeczą, że miłość to nie jest to, co ja mam w środku, tylko to, co ja uwolnię na zewnątrz. To jest dopiero to jest dopiero prawda jakaś. To prawdą nie jest to, że ja mam w środku. Tak? To, że ja tam kocham Boga. No to każdy powie, że kocham Boga. Tak? Ale nie każdy, tak jak Tomek, wstanie rano z tą miłosną myślą, że idę i każdą sekundę spędzę na tym, żeby gościć Chrystusa. Ale każdy by kocha Boga, tak? Każdy powie, no który chrześcijanin nie powie, że Boga kocha? Każdy powie, że kocha Boga, tylko nie każdy udrożni to. Tak? Nie każdy. Szósta rzecz, to jest taka ważna rzecz, to jest to, że mamy absolutną moc daną od Boga, aby każdą naszą myśl zmienić na myśl miłosną. Bo jeżeli my pozmieniamy myśli na myśli miłosne, to już będzie, to jest to, o czym to mówię, to będzie w nas krążyć już.
To już nie będzie w sferze ducha, w tej niedotykalnej sferze. To już będzie w tej sferze dotykalnej, w umyśle, w emocjach. A tutaj już tylko wystarczy jeden akt decyzji i idziemy, tak? Jeden akt decyzji i możemy działać. Jak już to masz w myślach, jak już to masz w emocjach, tak? To wystarczy teraz akt decyzji. Bo jak masz w duchu, jeszcze gdzieś tam głęboko, twoje myśli tego nie dotykają, twoje emocje nie dotykają, to ty nie możesz zdecydować. Bo o czym ty masz decydować, jak ty myślisz w ogóle o tym, jak sobie życie poukładać, sobie poukładać życie. Tak? Więc nie jest ci w głowie, żeby w piątkowy wieczór iść głosić Ewangelię na ulicę. Po całym tygodniu ciężkiej pracy, zgadza się? No tak. Ale jak już masz to w głowie, tak, to czekasz cały ten tydzień na ten piątek. Na przykład. Czy też, że prowadzisz grupę domową, czy robisz coś innego i ty idziesz i to robisz. A nawet jak nie prowadzisz, to ty czekasz i idziesz. Bo ludzie, wiecie, kończymy pracę, idziemy grupa domowa. Wtorek, środa, czwartek, piątek, tak? Komu się chce? No żeby to trzeba już przełożyć tą miłość z ducha do duszy, żeby te rzeczy w ogóle robić. To w ogóle sobie myślę, żeby do kościoła w ogóle przychodzić, takiego normalnego kościoła, to trzeba tą miłość uwolnić. Tak? I wiecie, co do miłości, musimy wiedzieć bardzo ważną rzecz. Jak jest napisane w Rzymian 13:10, że miłość nie czyni zła. Ona nie czyni zła, że my się nie musimy bać, że popłynąwszy w miłości, my źle uczynimy coś, że gdzieś się zawiedziemy, że gdzieś się zgubimy. Nie. Możesz popłynąć w miłości jak głupi. Po prostu możesz oszaleć. Oszaleć w miłości możesz. To nic złego się nie stanie. Bo miłość bliźniemu zła nie wyrządza. Nie wyrządzisz zła nikomu. Możesz się rzucić w tej miłości. Tylko ja to takie mało rozsądne. A w cholerę z tym, że to mało rozsądne. No, rozumiesz, bo to chodzi, żeby kochać, a nie to, że to jest rozsądne. To w ogóle wiecie, że wszystko to, co my robimy, to jest nierozsądne. Widzicie, że my robimy bardzo nierozsądne rzeczy. Co my w ogóle za rozsądne rzeczy robimy? Leżymy tu po kotem, co tylko tysiące ludzi nas oglądają. Rozumiesz, gdzie się później pokażesz? Bo za to pan tutaj przetarg, na przykład jakaś firma albo konkurs na dyrektora firmy, a to pan tam, to leży pan tam, co tydzień, tam na czterech pan tam lata. No, pan się tutaj stara, żeby w tej firmie zarządzać? Co pan będzie tutaj robił? Pan z nami zrobi, co tam pan robi? To jakby, my wcale nie mamy, to nie jest normalne, co my tutaj wyrabiamy i uważam w ogóle, że to trzeba kochać, żeby tak żyć, nie? Ale ważna jest ta miłość bliźniemu, zła nie wyrządza. I taka tutaj ostatnia rzecz, zanim polecimy dalej. W pierwszym Jana 4:16 jest napisane, żeby uwolnić miłość, trzeba ją poznać i uwierzyć, bo miłość niepoznana to jest dla nas jakaś czarna magia zupełnie. Bo to my nie wiemy w ogóle, co to jest. Jak to się za to wziąć, kochanie? Jak to mamy kochać? A co jest miłością, a co nie jest tą miłością? Więc trzeba miłość poznać. Tak? Bo jest napisane w tym pierwszym Jana 4:16, że myśmy poznali miłość i myśmy uwierzyli w miłość. Czyli uwierzyć w nią jako jedyną formę życia i zachowań. Jeszcze raz mówię, ja musiałem uwierzyć w to, że miłość to jest jedyna forma życia i zachowań. Słuchajcie, jak ja miłosny nie byłem w ogóle. Ja w ogóle nie byłem miłosny w swoim życiu. Ja byłem człowiekiem, który miłość to tego nie można było jakoś spożytkować. Rozumiecie, o czym mówię? To miłości nie szło spożytkować. Ona była kłopotliwa, problematyczna i w ogóle taka mało w ogóle jakaś męska. Ta miłość była... Rozumiecie, o czym mówię? Takie coś to było. Nie można tego było za bardzo dotknąć. A więc jaka jest miłość? Przede wszystkim miłość gra długą piłką, chcę, żebyście to zrozumieli. To długa piłka jest, to nie jest krótka piłka. To jest długotrwałe i spokojne znoszenie innych ludzi, tak? Bo mówimy o miłości w stosunku do ludzi. Bo nie można mówić za dużo o miłości do Boga, jeśli się nie przełoży tego na miłość do człowieka. Bo twoja miłość do Boga
będzie widzialna tylko w miłości do człowieka. Nie można powiedzieć, że kocham człowieka i nie można powiedzieć, że kocham Boga, jeśli nie pokazuję tego w miłości do człowieka. To jest ściema. Tak? To już w ogóle wiemy, że to jest ściema. Po drugie, miłość obchodzi się z otoczeniem na sposób łagodny i miły. Rozumiecie? Współczujący, litościwy. Ona tak się obchodzi. W ogóle, czy wiecie, miłość jest miękka. Wiecie, że miłość jest miękka w obyciu. Miłość jest miękka w obyciu. Mi można napluć w twarz. I ja pójdę zaraz potem z tym człowiekiem na kawę czy herbatę. Ja naprawdę dzisiaj tak mam. W ogóle mnie to nie różni, że ktoś mi ubliża, że ktoś... Ja może... kiedyś uświadomiłem sobie, że Bóg mnie tak bardzo kocha, że traktuje mnie jako pacjenta. Ja mówię, dobrze. I też będę tak traktował ludzi. I jestem pacjentem, w ogóle wszyscy jesteśmy pacjentami. Ty jeden jesteś zdrowy, mówię. Ty jeden, Panie, jesteś zdrowy. Ja się w ogóle oswoiłem z tym, że jestem pacjentem. Rozumiecie mnie? W ogóle dla mnie jest takie ważne, takie osobiste, taką rzeczą się z Wami dzielę osobistą. Pewne przełomy zaczęły następować w moim życiu, kiedy sobie uświadomiłem, że jestem pacjentem i przestałem się z tym boksować. Rozumiesz? Przestałem udawać lekarza, nawet sanitariusza. Po prostu. Jestem pacjentem. I wiem, że ludzie, którzy traktują mnie źle, to też pacjenci są. Okej? Okay? To wierszem do nich mówię na przykład. Rozumiesz? Bo taka miłość jest, ona jest miła, ona jest delikatna, rozumiecie? Bo ona jest swobodna, taka jest swobodna. Ona jest litościwa, ona się lituje. Taka jest ta miłość. Robi to przy zachowaniu pożytku i ratunku oczywiście dla człowieka. To nie tak, że ta miłość to powoduje, że teraz absolutnie nam nie zależy na tym, jaki jest człowiek. Nie mi zależy na ludziach. Ja mówię do ludzi konkretnie, jasno, ale ja jestem z nimi. Chcesz grzeszyć? To grzesz. Rozumiesz, o co chodzi? Przecież mnie nie boli to. Boga też nie. Jedynego, kogo zaboli, to ciebie. Jak ci grzech odwinie w łeb, rozumiesz? To zobaczysz, że w ogóle w innym miejscu masz głowę, niż powinien być. W ogóle cię nie zaboli, to mnie nie zaboli. Przecież mnie twój grzech nie zaboli, tak? Ani Boga nie zaboli. Miłość nie współzawodniczy, nie zazdrości. Wiesz, że w miłości w ogóle nie ma współzawodnictwa żadnego. Jestem lepszy, gorszy, ten jest taki, tam porównuje się do kogoś tam. W ogóle miłość jest taka w ogóle... Po prostu miłość jest, w pewnym sensie jest indywidualna bardzo. Ale taka jest. Ona nie przygląda się drugiego człowieka, ale taki mam być. Taki jest mój wzorzec. On to ma, to ja też muszę mieć. Rozumiesz? Dalej miłość nie wychwala siebie, ona nie lansuje siebie nigdy. Ona zna swoją wartość, ale ona nigdy nie lansuje siebie, nie sprzedaje się, nie prostytuuje się miłość. To jest w ogóle piękna sprawa, będzie z miłością. To się nie prostytuuje. Dalej miłość nie bazuje na naturalnych zdolnościach i osiągnięciach. Ona na tym nie bazuje w ogóle, że tyle mam, taki jestem, to osiągnąłem. W ogóle to nie miłość, to w ogóle to... Miłości jakby to nie obchodzi. Wiecie? Jakby miłości nie obchodzi. Ona nie jest dalej nieprzyzwoita, czyli ona dba o niegorszenie innych, wiecie? Miłość dba o to, żeby nie byli zgorszeni ludzie wokół. Co to znaczy zgorszyć? To znaczy, że miłość nie wywołuje skandalu. Miłość może być kontrowersyjna. Miłość może być szalona, ale ona nie wywoła skandalu nigdy. Co to znaczy skandal? To znaczy, że jak ktoś powtórzy po miłości, działania miłości powtórzy, to on osiągnie, to on nie będzie miał porażki. Wiecie, często do mnie ludzie mówią, jaki ty ludziom dajesz przykład? Ja mówię, wiecie co? Jestem w stanie. A dzisiaj, w tym momencie, w 100% ktoś się do kogoś, bierz ze mnie przykład, osiągniesz sukces. Po prostu. Weź ze mnie przykład, osiągniesz sukces.
nie wywołuje skandalu w ludziach. To, że ludzie czegoś nie rozumieją, to, że dla nich coś jest nieczytelne, to jest zupełnie inna bajka. To się przyjdź i zapytaj. To ja ci przyjdę i wyjaśnię, okej? Okay? Cię przyjdziesz i zapytasz. Ja z tobą usiądę i ci powiem. Będę się modlił, żeby ci zerwały się zasłony z oczu, tak, żebyś widział, okej? Okay? Ale miłość, ona nie doprowadza do skandali różnego rodzaju. Dalej, miłość nie docieka swoich praw, nigdy. Pamiętajcie, nigdy miłość się nie prawuje, aby osiągnąć swoje prawa. Mi się należy. Miłość nigdy nie mówi tych rzeczy i miłość nigdy tego nie prezentuje. Dalej, miłość nigdy nie ulega gniewowi emocjonalnemu. Rozumiecie? Miłość się nigdy nie zezłości na nikogoś, na kogoś. Jak się złościsz na kogoś, jak się gniewasz, to nie mów, że to jest święty gniew, to nie mów, że to jest gniew z nieba. Rozumiesz? To nie o to chodzi w ogóle. To powiedz, że się wpieniłeś, obmyj się w krwi Jezusa i nie świrnij. Bo miłość nie unosi się emocjonalnym gniewem. Miłość dalej nie ma złego zdania o nikim. Nie rozpamiętuje czyichś win, czyichś problemów. Ona nie przypomina różnych rzeczy. Ona nie zachowuje tych rzeczy. Tak? Nie. Dalej, miłość nie reaguje wesoło na coś, co prowadzi do jakichkolwiek symptomów śmierci, do jakiejś patologii. Miłość się nie cieszy z tego. Nigdy się miłość nie cieszy z takich rzeczy. Ale z czego się cieszy? Cieszy się z objawień prawdy. Z objawień prawdy. Że jeżeli im większe jest objawienie prawdy, tym bardziej miłość się cieszy. Ona jest podniesiona. Wszystko zatrzymuje miłość. Wszystko. Wszystko odeprze i wszystko zasłoni. Całkowicie. Całkowicie, czyli ona jest bardzo... Ona jest jakby zupełna, jeżeli chodzi o trwanie w swoim zdaniu. Czyli miłość jakby kocha do końca. Miłość kocha do końca. Cokolwiek się wydarza, to miłość nie wycofuje się. Całkowicie wierzy też miłość, absolutnie i do końca. Czy tam, gdzie zachodzą reakcje niedowiarstwa, tam nie ma miłości. Ona napełnia nadzieją każdego człowieka, czyli kontakt z miłością to jest kontakt z nadzieją. Rozumiecie? Kontakt z nadzieją. Czyli miłość, ona po prostu daje nadzieję. Ona wytrzyma każdy napór. Każdy napór rzeczywistości ona wytrzyma. I nigdy nie odejdzie jako pierwsza. I chciałbym, żebyście zaczęli przyglądać się teraz rzeczą od drugiej strony. Czym niszczy się miłość, czy też czym ją się spowalnia, w jaki sposób to się dzieje. Bo tak naprawdę to dotyczy bardzo naszych zachowań. I przede wszystkim taką rzeczą, która niszczy miłość, czy też spowalnia miłość w naszym życiu, to jest szukanie siebie. Czyli realizacja swoich deficytów i zaburzeń. To jest pierwszy, najpotężniejszy wróg miłości w ogóle. To jest szukanie siebie. Rozumiecie? Ludzie myślą, że wejście do Królestwa Bożego to jest zrealizowanie siebie jakoś. Ja siebie zrealizuję teraz. Zrealizuję teraz pragnienia, jakieś moje marzenia. Ja mówię, wiesz co, pierwsza rzecz, która się dzieje, jak wchodzisz do Królestwa, tak? To jest remanent w twoich pragnieniach i marzeniach. Remanent! Okazuje się, że szereg pragnień i marzeń, które weszły w ciebie, które się znalazły w twoim życiu, to jest wytwór twojej chorej wyobraźni. Rozumiecie? Wytwór chorej wyobraźni. Ja sobie nie wyobrażam takiego zjawiska. Ja słyszę czasami głoszących, którzy mówią, że wszystkie marzenia, wszystkie pragnienia pochodzą od Boga. Ja mówię, wiesz, to filozofia marzeń i pragnień pochodzi od Boga, tylko że nie każde marzenie i pragnienie jest od Boga. Więc wchodzisz do Królestwa, to jest rewizja marzeń i pragnień, tak? Rewizja na początku, to jest odrzucenie, oddzielenie ziarna od plew. To syf, a tamto okej, tylko do naprawy, tak? A więc szukanie siebie, czyli realizacja swoich deficytów i zaburzeń,
To jest pierwszy wróg, pożeracz miłości. Deficyty, kochani, to my mamy poddać zaopatrzeniu Bożemu z krzyża, a nasze zaburzenia mamy uzdrowić w imieniu Jezusa z tego samego krzyża. To mamy tak zrobić. O. My nie realizujemy swoich zaburzeń w Królestwie Bożym. Naszych pragnień dziwnych. Przepraszam, że to nie jest człowieku casting. Wiesz, to w ogóle... Jak się szuka siebie? Zobacz. Współzawodnicząc na przykład. Współzawodniczenie. Zazdrość drugiemu człowiekowi, to jest cały czas szukanie siebie. Zobacz. Lansowanie swojej osobowości. Bazowanie na naturalnych uwarunkowaniach. Spaszne rzeczy od drugiej strony. To jest cały czas szukanie siebie. Czyli zwrócenia na mnie uwagi. Walczenie o swoje prawa. Widzisz, że to jest szlachetne, walczyć o swoje prawa? A jakież to jest szlachetne? Walczyć o swoje prawa. Czy mi się należy? To jest od Boga. Kto ci w ogóle powiedział, że ci się należy to, co jest od Boga? Że coś jest od Boga, to jest od Boga. Bo Pan mi to dał. I co, chcesz teraz to wyrywać zębami? Co chcesz zrobić? Wydrapać to pazurami? Nie. Nie drzyj się o te swoje rzeczy. Mi się należy. Że jakbyś wziął akt małżeństwa, przyszedł do żony, przez ciebie wieczorem powiedzieć, oddaj mi się. Ty musisz. Żeby ty debilu, w ogóle rozumiesz, przyjdź za tydzień. Co z tego, że ten akt małżeństwa tam jest? Ten akt małżeństwa nic nie znaczy. Nic. Nic nie znaczy, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, ok? Nic. Trochę to inaczej wygląda w praktyce. Nie licząc się z tym, że nasze zachowania mogą kogoś przywieźć do upadku. Kolejna rzecz, przez którą my szukamy swego. Nie interesuje mnie to. Mówię, nie interesuje mnie to, a idę za Panem. Ja mówię, człowieku, a ty nie, nie wiem, czy ty zauważyłeś, że ty idąc za Panem, depczesz wszystkich dookoła. Ty depczesz. I ty mówisz, że ty za Panem idziesz, za kim ty Panem idziesz? Jak to? Ty za Panem idziesz? Ja czasami jestem zdruzgotany, jak ludzie do mnie mówią, Pan mi powiedział taką rzecz. Mówił mi, jaką rzecz Pan powiedział. I ten człowiek mi mówi tą rzecz, Pan mu powiedział. Ja mówię, no ale dobrze, jeżeli ty to zrealizujesz, to ty zniszczysz. Zniszczysz w ogóle, ale to jest od Pana. Ja mówię, ale weź. No mówię, nie mów w domie, że ci Pan to powiedział, masz urojenia. Urojeniówki masz. Bo Pan powiedział, ja jestem droga. Czyli Pan ci pokaże drogę, którą masz pójść. U Boga nie ma takiego czegoś, że cel uświęca środki. To za bzdura. Jezus powiedział, ja jestem droga. Czyli każdy aspekt twojego poruszania się w tym objawieniu będzie błogosławieństwem. Cała droga do osiągnięcia sukcesu będzie błogosławieństwem. A nie tam, że ty coś zrobisz, że ciebie, co my jesteśmy, człowieku, komandosi niebiascy, wykonujemy działania, resztę wszystko się wali, psuje, rozumiesz, o co chodzi. Wczoraj taki film oglądałem, Kot, Bob i ja, i to ładny film, obejrzyjcie naprawdę. Jaki? Kot, Bob i ja. Aha. Taki tytuł. I ten świetny film na faktach oparty. O człowieku, co narkotyki brał całe życie, o heroinowcu, co spotkał kota i ten kot mu pomógł w życiu w ogóle. Ja w ogóle tak patrzyłem, mówię, bo kota wszystko, mówię, człowieku, wiesz. Bardzo fajny film w ogóle, nie? Ale generalnie jest akcja, że na pewnym odcinku swojego życia on uważa, bo przestaje brać heroinę i zaczyna metadon brać, bo tam, wiesz, wali ten metadon, codziennie idzie do apteki, wali lufę tego metadonu i w ten sposób się tam, wiesz, porusza, nie? No i postanawia ojca odwiedzić swojego. Już uważa, że jest w takim miejscu, że może do ojca, do domu swojego pójść. Z domu odszedł kupę lat i tak dalej, ojciec ma nową rodzinę, wszystko. I on bierze tego kota ze sobą, bierze butelkę szampana i idzie do ojca na Sylwestra.
Ładuje się tam do tego domu, człowieku, jaki dym w tym domu, ten kot ucieka, choinka wywalona, rozumiesz, zrywa to wszystko. Ja tak patrzę, mówię, myślę, że celu święca środki, że on teraz pójdzie, rozumiesz, i w czasie, kiedy jest w połowie drogi, tak, on złoży świadectwo. Nie będę wam dalej opowiadał, bo tam są naprawdę cudowne rzeczy, ale chodzi o to, że cel nie uświęca środków w Królestwie Bożym. Takiego czegoś nie ma. To niszczy się miłość przez to, że my tak myślimy, że idziemy jak przecinaki. Posłuchaj, możesz iść, możesz piekło rujnować. Rujnuj piekło, bardzo proszę. Bardzo proszę. Tak? Ale nie niszcz ludzi dookoła. Po co to niszczysz ludzi? Jeszcze w imię Boga. Miłość niszczymy też niecierpliwością. Kiedy nie oczekujemy, kiedy myślimy, że już, bo jestem człowiekiem wierzącym. Dzisiaj Michał o tym powiedział. Miłość się niszczy niecierpliwością. Miłość się niszczy szorstkim obchodzeniem się z innymi ludźmi. Ludziom się wydaje, że jak jest się namaszczonym człowiekiem, że jak się prawdę zna, to teraz możemy tą prawdę wyszykać ludziom w oczy. Możemy na nich naryczeć, nachuczeć, napuczeć. Rozumiesz, ja się patrzę, jak się prawdę przekazuje. Nie weź, człowieku, więc zobacz, jak ty wyglądasz, człowieku. Rise, Führer. Rozumiesz? No tak się miły. Rise, Führer. Starotestamentowy prorok, smutny Izajasz. Ludzie myślą, że przybiorą postać smutnego Izajasza i oni zaniosą coś. Tylko w ogóle wiesz, o co chodzi? To nie to. Miłość jest sympatyczna. Sympatyczna. To nie znaczy, że na kompromisy idzie. Ale można być naprawdę sympatycznym człowiekiem i mówię wam to, wiesz co, mówię wam to ze swojego doświadczenia. Można być sympatycznym człowiekiem. Naprawdę. Bo jestem sympatyczny. A nie byłem. Ja na początku mojej, wiecie, jakie miałem, co miałem w głowie na początku mojego nawrócenia? Ja w ogóle myślałem, myślałem w tym czasie w ogóle nawet, ale jakkolwiek, używałem mózgu w jakimś odcinku. Ja uważam, że ja teraz tą prawdę Bożą, ja myślałem, że ja tę Biblię to wezmę komuś, wepchnę w mordę tą Biblię, rozumiesz? I on ją w ogóle zeżre, strawi, rozumiesz? I natychmiast, wiesz, ja wezmę nie nawrócony, już go nawróć! Nie nawrócony, jeden teraz się nawróć. Już! Chodźcie! Co ty? To taka była moja reakcja. A potem, wiesz, ja to w ogóle mówię z taką litością, Bóg na mnie patrzył w ogóle. Z litością, wiesz, nie? W ogóle... A więc szorstkim obchodzeniem się niszczymy miłość. Dalej, unoszeniem się, gniewaniem, złoszczeniem niszczymy miłość. Niszczymy miłość. Czy wiecie, że wystarczy raz się na kogoś wytrzeć? Na przykład w domu. Najwięcej na siebie drą się małżonkowie. Jednak w kościele nie drą na siebie ludzie. A w małżeństwach się drą. Obydwoje wierzący, obydwoje w służbie. A się na siebie drą. Takie prawo to sobie wzięli. Myślę, to jest moja baba, to jest mój chłop. Rozumiesz, co chodzi? Się na siebie, to teraz wydrzemy się na siebie, podrzemy mordy na siebie. A i tak, wiesz, jeszcze mają prawidłową doktrynę, to wiedzą, że krew Jezusa ich obmyje, wiedzą, że nieodwracalne są powołania i dary Boże, że namaszczenie się nie skończy, jutro możemy je uzdrawiać, uwalniać, ewangelizować, głosić, nie ma żadnego problemu, znamy to. I tak też się dzieje, tak? Tylko nie rozumieją, że przy takim podniesieniu głosu jednego drugiego demony się uwalniają. Dlatego nikt nie wie. No, proszę cię. Mówię, drzesz się na żonę, drzesz się na męża, tak? Myślisz, że co? Że jak demon, jak diabeł przychodzi do ciebie do domu? Jako kto? Jako ork? Człowiek? Nie. Właśnie tak przychodzi. Dalej niszczymy miłość przez pielęgnowanie złego zdania o innych. Przez to, że my ustawicznie patrzymy na innych ludzi przez pryzmat ich błędów.
przykład notoryczne jest to, że się patrzy na siebie przez pryzmat starego człowieka. I znowu wrócę do małżeństw. Ludzie, którzy się nawracają w trakcie swojego małżeństwa, bardzo długo dochodzą do tego, żeby patrzeć na siebie jako na nowe stworzenia. No bo ona go zna ze starego życia, a on ją zna ze starego życia. Rozumiecie, a tu raptem są nowi. Ale kurczę, na co dzień nic nie wskazuje, że oni są nowi, że specjalnie. Dalej są podobne zajawki, dalej są podobne teksty, dalej są podobne zahamowania i tak dalej. A tu nowe, to musisz uwierzyć, że ona nowa jest teraz. Uwierzyć, ja bym chciał zobaczyć. Czego chciałbyś zobaczyć akurat u niej? Wszędzie wszystkich nakłaniasz do wierzenia, a u żony chcesz zobaczyć. Że wiara jest pewnością tego, czego nie widzisz. Uwierz teraz, że ona jest nowa. Ale zobaczyć. A owoc? Robot. Człowieku. Owocojad. Wszystkich do wiary nakłania, w domu nie. W domu to zobaczyć. Rozumiecie dramat sytuacji? Tym się zabija miłość, bo się przygląda do drugiego człowieka jako na starego człowieka. To jest moja stara żona. To mój stary mąż. To nie jest stara żona, stary mąż. To jest nowa żona, nowy mąż. Kiedyś mówiłem wam. Postępowałem źle z moją żoną i Bóg mi powiedział parę słów. Powiedział, pamiętaj, to jest najpierw moja córka, potem twoja żona. Się zastanów, jak postępujesz z moją córką. Zastanów się, co ty tam do niej gadasz. Rozumiecie? Ja nie lubię, jak Bóg do mnie mówi. Ja nie lubię takich rzeczy, nie? A to miłość jest. To w miłości mi powiedział, wiesz. Niszczymy miłość też przez reagowanie zadowoleniem na patologię. Różnego rodzaju zadowoleniami na patologię. Nie reagujcie. Patologia to jest patologia. Tak? Nie nazywajmy rzeczy inaczej. Ja na przykład dużo ludzi ostrzegam, proszę, mówię tak, nie jeździcie na dziwne spotkania. Teraz konferencja była kolejna. Wiecie, co powiedzieli na tej konferencji? Ja normalnie to jakieś, ja nie wiem, co zrobię teraz. Poszli teraz całkiem, zaprosili usługującego takiego przez ciebie. Dwoje ich było tych usługujących. I ten usługujący człowieku powiedział takie coś. Człowieku, tysiące ludzi to jeszcze to filmują, tak? I on mówi tak. Jan Paweł II dla Polski jest jak Luther dla świata. Człowieku, rozumiecie? Charyzmatyczny usługujący. Miłość. Kocham go. Kocham go i zawsze będę przed nim przestrzegał. Naprawdę. I będę przestrzegał przed tym chorym ruchem. Bo to jest reagowanie. A tu wszyscy halleluja, halleluja. Człowieku, ten mówi, że Jan Paweł II jest dla Polski jak Luther. Rozumiesz? A wszyscy halleluja, halleluja. Czujesz? Trochę tam naszych ludzi też się znalazło na tym spotkaniu. Pokutowali potem. Pokutowali. Dobrze jest pokutować. No ja to mogę odwrócić. No dobrze. Nie pamiętam pana w imieniu Jezusa. Zapominam. Miłość też niszczymy, nie zabiegając o prawdę. Nie zabiegając o prawdę. Jak nie zabiegasz o prawo, jak nie zależy ci, rozumiesz, to niszczysz miłość. Miłość też się niszczy, dając świadectwo niewiary. A więc, jeśli w naszym życiu chodzimy w niedowiarstwach różnego rzędu, to my niszczymy miłość. Miłość też się niszczy, zniechęcając innych ludzi, zatrzymując tych ludzi. Ich rozwoju. Miłość się niszczy, wycofując się z trwania w sprawiedliwości Bożej i wprowadzaniu tej sprawiedliwości w życie. Kiedy wycofujesz się z trwania w sprawiedliwości Bożej na rzecz czegoś innego, to niszczysz miłość. Sprawiedliwość Boża jest w Chrystusie, jeżeli my się wycofujemy, próbujemy coś dodać do krzyża, to my niszczymy miłość. I miłość też się niszczy, kiedy się wycofujemy z relacji.
Zachęcam was do tego. Nigdy się nie wycofujcie z relacji. Niech was zostawiają ludzie. Wy nie zostawcie nikogo. Postanów sobie w życiu i powiedz, nie zostawię nikogo. Ktoś mnie może zostawić, ale ja nie zostawię nikogo. Będę jak skała. Mnie ktoś może zostawić, ale ja nie zostawię. Ja nie odrzucę. Wiecie, życie miłosne to jest zupełnie inne życie. To jest w ogóle inne życie. To nie jest życie, kochani, w systemie tego świata i mówienie Bóg jest miłością, kocham Boga, kocham ludzi. Życie miłosne to jest życie innymi zasadami. To jest zupełnie coś innego, to się da zobaczyć. Życie miłosne, ono przejawia się w zupełnym poświęceniu. Ot takie to chrześcijaństwo. Rozumiecie? To takie jest to chrześcijaństwo. To wygląda to chrześcijaństwo. Wiecie, może się wydawać wielu ludziom, że ono inne jest to chrześcijaństwo, że to jest takie... Tylko, że jak ludzie myślą, że ono jest inne, to nie mają bladego pojęcia w ogóle o tym, co się stało na krzyżu Golgoty. Miłość to jest rezygnacja z tego, co było kiedyś, na rzecz tego, co powiedział Bóg. To będzie absolutna rezygnacja. Nie bójmy się kochać. W ogóle nie bójmy się kochać. Nie bójmy się, że kochając, nam coś zabraknie. Słuchajcie, niczego mi nie brakuje. Wiecie, im więcej kocham, tym więcej mam ludzi wokół mnie, którzy mnie kochają, po prostu. No to się robi jakby automatyczne, to jakby to się dzieje, to samo powstaje. Wiecie, że do różnych rzeczy możesz przekonać ludzi, ale nie do tego, żeby cię kochali. No nie możesz przekonać drugiego człowieka, żeby cię pokochał, albo się polubił, albo w ogóle, żeby z tobą pobył. No nie możesz przekonać. No to jest na siłę. To nie można. Jakiegoś niewolnika ten stworzysz. Tak? Ale że jeszcze raz wspomnę na temat tego kota wczorajszego, bo taki jestem zainspirowany tym kotem. Ten kot w ogóle przy nim był. Jak facet wychodził, bo on potem postanowił, że z tego metadonu też wyjdzie, przestanie brać metadon. I na tym jest pokazane, jakie skręty ma po heroinie. To jest taki poglądowy, wiecie, fajny film, jak to się dzieje z człowiekiem po heroinie w ogóle, nie? A ten kot z nim jest, wiecie, nie? Jest z nim w dobrych sytuacjach i w złych sytuacjach, nie? Wiecie, i to jest taka, i to jest ta miłość. To jest, ona jest jakby stała. Trochę chodzi swoimi drogami, trochę jest nieoswojona, bo ona jest nieoswojona, ale ona jest stała, to jest coś, co jest stałe. Nie bójcie się kochać. Nie bójcie się rzucić w ten wir miłości. Nie skupiajcie się na sobie, na tej realizacji ciebie, ile tam ty jeszcze masz siebie do zrealizowania. W cholerę z tym. Umrzyj sobie normalnie, jak trzeba. W ogóle nie. Miłosne życie jest piękne. To jest piękne, miłosne życie. Ja ufam dzisiaj, że mnie ludzie kochają. Naprawdę, ufam. A w ogóle co mi się stało też, że w ogóle w ludziach dostrzegam coraz więcej piękna. Ja piękno w ogóle widzę w ludziach. Ja cieszę się z ludzi. Jakiś się stają fanem człowieka. Rozumiecie? Jakiś w ogóle odkrywam w ogóle coś zupełnie nowego. Że w ogóle ludzie, jacy ludzie są fajni. I patrzę przez, wiesz, jakby mój wzrok się przebija przez ten grzech, który jest. Rozumiecie, o czym ja mówię? Jest grzech, jest baza grzechu cała, ale przechodzę i widzę człowiek. Który człowiek jest? Wow! Ja go biorę i zamierzam go z tego grzechu wyprowadzić, bo to jest normalne, tego nie biorę, bo nie mówię, o kocham cię, nie w porządku, ten cały plecak gówna, co masz na plecach, to nie ma problemu, zapraszam cię do mnie na imprezę. Nie, no. Tego też nauczyć, że się nie wchodzi z takimi rzeczami do normalnego życia, tak? Więc koryguję, więc, ale cały czas, kiedy jest ta korekta, to jest ta moja ręka na jego ramieniu. I wiecie co, bo ja tak mam. Bo ja mam korektę, ja mam tą rękę na ramieniu. Nie bójcie się rzucić w wir miłości, nie bójcie się kochać. Poznawajcie tą miłość i rzućcie się w to. A zobaczycie, jaka moc będzie uwalniana. Wiecie, ja Cię to widzę, jaka będzie potężna moc uwalniana. Szukaj miłości, a znajdziesz moc. Rozumiesz, czym ja mówię? Szukaj miłości, a znajdziesz moc. Po prostu.
Szukaj miłości, a znajdziesz moc. Bo moc jest przy miłości, ona jest tam cały czas. To nie to, że są różne tam ruchy, to mówią, o to my to wybieramy miłość, a wy charyzmatycy to moc. Nic o nas nie wiecie, wy nie charyzmatycy. Zostań charyzmatykiem szybko. Bo jak nie będziesz charyzmatykiem, to twoje życie by się nadawało, żeby go tam oka tyłka podnóż. Pójdziesz do nieba, bo to jest nieodzowne, ale... Ale trzeba iść w wielkim stylu do nieba. Do nieba trzeba iść w wielkim stylu, w chwale, tak? Do nieba w chwale mamy odejść, tak? A nie jak dziady kalwaryjskie, tak? W chwale. Jest trochę różnicy. W chwale, a nie w chwale. Ale ja zobaczyłem, że ta moc jest cały czas, ale ona jest przy miłości. Czyli jeśli ja kocham, jeśli rzucę się w wielkiej miłości, to ta moc będzie uwalniana. Cały czas. Proszę was o to, bo to jest ważna rzecz. Pomódlmy się. Ojcze, ja modlę się teraz w imieniu Jezusa. Ja modlę się, Ojcze, aby to, co jest w ludziach, ten potężny potencjał miłości, był uwalniany teraz, Duchu Święty. Ja modlę się o to. Ojcze, ja chcę teraz, aby każdy z nas, Ojcze, zaczął doświadczać, Ojcze, Twojego przesunięcia w sferze miłości. Ojcze, ja modlę się, aby w naszym życiu bardzo jasno były postawione, Ojcze, te bariery, Ojcze, żebyśmy widzieli, Ojcze, co miłością nie jest. Ojcze, ja modlę się. Ojcze, ja chcę dla każdego z nas, Ojcze, żeby ten potężny pęd miłości ogarnął nas. Ja chcę tego, Ojcze. Ojcze, my modlimy się w zgodzie teraz. Ojcze, ja chcę, żeby to było wydobyte z naszego ducha i żeby to zaczęło się przejawiać jeszcze silniej przez całe nasze dusze, przez całe nasze ciała. A teraz, Ojcze, my w imieniu Jezusa, autorytetem Kościoła, przeklinamy każdą zaporę miłosną. My przeklinamy każdego pożeracza miłości, każdy problem miłosny. My to przeklinamy w imieniu Jezusa. My nakazujemy teraz, aby każda demoniczna siła, która stoi przeciwko miłości Bożej w naszym duchu, przeciwko uwalnianiu tej miłości, ona została teraz potępiona przez imię Jezus. Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty nas zawsze wysłuchujesz. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.